Jeśli kiedykolwiek graliście w Minecrafta, bardzo możliwe, że wiecie, kim jest Notch. W końcu, często grając w grę i poznając ją, za każdym razem chcecie wiedzieć o niej po prostu wszystko. Jeśli rzeczywiście tak jest, to dobrze trafiliście, bo w tym odcinku opowiem wam tragiczną historię twórcy Minecrafta. Notch, a właściwie Marcus Persson, urodził się 1 czerwca 1979 roku i jest twórcą Minecrafta. Marcus programował gry, odkąd był małym dzieckiem, ale sami wiecie, jak to wygląda, jeśli chodzi o bycie kimś, kto tworzy gry. Nic nie osiągniesz, dopóki nie wymyślisz czegoś naprawdę kreatywnego. Tak jednak nie było w przypadku Notcha. Szybko pojawił się w jego głowie pomysł, żeby stworzyć grę, w której będziesz mieć wolność wyboru. Możesz robić w niej co chcesz, iść gdzie chcesz i żyć gdzie chcesz. Minecraft. To był właśnie jego pomysł. Notch, zauważając jednocześnie, że gra jest za prosta i że nie można w niej za dużo zrobić, zaczął naprawiać początkowe błędy oraz przede wszystkim dbać o to, żeby gra zaczęła rosnąć w popularności, i to udawało mu się naprawdę nieźle. Na początku Minecraft musiał oczywiście trafić do paru osób, lecz kiedy to się już udało, bardzo szybko gracze zaczęli dzielić się swoimi podbojami na różnych forach i to właśnie doprowadziło do popularności Minecrafta. Zbyt długo nie zajęło, żeby doszło do sytuacji, w której Minecraft stał się dosłownie wiralową grą. W końcu miało to sens. Gra, mimo że nie miała niesamowitej grafiki i wciągającej fabuły, była ciekawa, ponieważ mógł w nią po prostu zagrać każdy. Czy to 6-letnie dziecko, czy to 80-letni emeryt. W dodatku, każdy mógł w niej robić co chciał. Dlatego właśnie nikogo nie zaskoczyło, kiedy to na początku 2011 roku Minecraft przekroczył 1 000 000 oficjalnych sprzedaży na konto użytkowników. Jednocześnie czyniąc Notcha bardzo, ale to bardzo zarobionym facetem. Minecraft jednak nie był zwykłą grą. Jego popularność stała się wręcz naturalna, patrząc na to, jak szybko to się wszystko działo. Nowe update'y w grze sprawiały, że każdy dyskutował o tym ze sobą, a znajomi zakładali serwery między sobą, żeby rywalizować, kto wykopie więcej diamentów, czy kto zbuduje ładniejszy dom. I to właśnie pod koniec 2011 roku Minecraft oficjalnie przekroczył 4 miliony sprzedaży. To oczywiście nie umknęło uwadze naszego dzisiejszego bohatera, który stwitował 4 mil, yay, na swoim Twitterze. I mimo że rzeczywiście pod względem stricte biznesowym Notch radził sobie fenomenalnie, prywatnie nie było u niego aż tak dobrze. To właśnie w 2011 roku, kiedy Minecraft zyskiwał na popularności, ale nie uderzył jeszcze w swoje dni chwały, Notch stracił swojego ojca, który odebrał swoje życie. Bardzo smutny moment, który sprawił, że młody Notch musiał przechodzić ciężkie chwile. Sam podzielił się ze swoimi fanami swoimi odczuciami dopiero w 2017 roku, gdzie napisał on: mój tata strzelił sobie w głowę, zanim zdążyłem sprawić, że będzie dumny z pieniędzy, które zrobiłem dzięki ciężkiej pracy i uporowi, którego mnie nauczył. Dorastałem w biedzie i korzystałem z zasiłku. Widziałem obie skrajności. Nic z tego nie wydaje się sprawiedliwe. Zaufaj mi, życie nie jest zainteresowane twoimi uczuciami. Życie nie troszczy się o ten sam powód rozpadu związków. Nasz mózg przyzwyczaja się do dobrych rzeczy i traktuje je jako coś pewnego. Oczywiście, mimo że wszystkie te momenty były bardzo ciężkie dla Markusa, nie mógł on po prostu rzucić wszystkiego i przestać tworzyć gier. Dlatego właśnie mimo ogromnego bólu kontynuował on. Wymyślał nowe update'y do Minecrafta oraz przede wszystkim wypuścił grę z bety. Notch is going to officially release Minecraft. To właśnie pozwoliło Minecraftowi, mówiąc kolokwialnie, wejść na legal. A jeśli zastanawiacie się, jak wygląda takie wyjście na legal w przypadku Minecrafta, to jeśli pamiętacie te 4 miliony sprzedane w 2011, wyobraźcie sobie, że w 2013 to były już 33 miliony, co jednocześnie uczyniło Notcha multimilionerem, który miał tyle pieniędzy, że mógł z nimi robić, co tak naprawdę chciał. Niedługo po takiej sprzedaży Minecrafta Notch zakupił dla siebie najdroższy apartament w Sztokholmie między innymi, a razem z pieniędzmi przyszła również rozpoznawalność. Nie minęło długo, zanim Notch przekroczył 1 000 000 followów na Twitterze, a tego typu rozpoznawalność dała mu dużo kontaktów w świecie Minecraftowym, ale również i influencerskim. To co jednak dla Notcha najbardziej to szacunek wśród graczy Minecrafta. I ten otrzymywał. Czy to w przypadku licznych pochwał ze strony zapalonych graczy? Czy to w przypadku graczy, którzy okazywali to poprzez tworzenie map z jego wizerunkiem? Jednak, jak mawia pewne przysłowie, pieniądze oraz fame szczęścia nie dają. Mimo bycia jednym z najbardziej rozpoznawalnych ludzi związanych z Minecraftem, ja bym chciał mieć tylko pieniądze w życiu. To była wbrew pozorom najgorsza rzecz, która mogła się przydarzyć Markusowi. Mianowicie, od 2014 roku nie pracował on już nad samą grą i co za tym idzie, nie miał on kontroli nad tym, w jakim kierunku Minecraft będzie szedł. A jak dobrze wiecie, gusta graczy są różne. Na tyle różne, że wielu osobom nie podobało się to, że Minecraft wygląda tak, a nie inaczej i że nie ma robionej większej ilości update'ów. Wszystkie te rzeczy nie spadały jednak na konto osób, które pracowały nad Minecraftem, tylko właśnie na konto Notcha. To on był najbardziej rozpoznawalną osobą w związku z Minecraftem i to on był odpowiedzialny za grę w większej części. Tak przynajmniej myślała opinia publiczna. Mimo że nie pracował on już nad grą od jakiegoś czasu, to ludzie cały czas myśleli, że robi to, przez co hejt, który zyskiwał, był naprawdę spory. Jak sam Notch powiedział, odkąd zaczął otrzymywać taką ilość hejtu, nie chciał już mieć nic wspólnego z Minecraftem. Nie był przyzwyczajony do tego, że można zostać tak bardzo znienawidzonym przez opinię publiczną, mimo że tak naprawdę nie zrobił on nic złego. To właśnie te negatywne myśli doprowadziły go do tego, że 16 czerwca 2014
2014 roku, napisał on na swoim Twitterze tego tweeta. Nie chce ktoś kupić moich udziałów w Mojang? Dostawanie hejtu za robienie dobrych rzeczy nie jest zbytnio dla mnie. I mimo, że sam Markus potwierdził, że tweet był zwyczajnym żartem, nie minęły nawet 24 godziny od wysłania go, a sam zainteresowany dostał ofertę. 2,5 biliona dolarów za wszystkie jego udziały w Mojangu, prosto od Microsoftu. Tak, miliarda. Dobrze słyszeliście. Nie miliona, nie miliarda, biliona. Jak sam Notch powiedział, to był odpowiedni czas na to, żeby odejść. Ja natomiast chciałbym zaznaczyć, że to wszystko wydaje się być trochę dziwne. Tak jak nie chcę krytykować jego wyborów, tak jestem zadziwiony, że zdecydował się on na to tylko i wyłącznie przez to, że był krytykowany w internecie za rzeczy, które nawet nie były jego winą. Rozumiem, że było to dla niego dostał 10 miliardów złotych. Tego typu decyzja wydaje się być trochę aż dziwna. Jednak Notch to zrobił. Po odjęciu podatków i wszystkich uregulowań związanych z tak dużą płatnością, Notch został z gotówką w kieszeni w wysokości 1,3 biliona dolarów. Ile kurwa, tyle mu zajebali? Dostać się do top 200 najbogatszych mężczyzn na świecie. Nie no chłopie, to ja bym od razu wypierdolił na Panamę. Tam bym kurwa się przez rok kurwa mieszkał i tam kurwa zalegalizował te pieniądze. Nigdy w życiu kurwa połowy kurwa 1,2 miliarda dolca kurwa oddał kurwa jakimś celom z urzędu skarbowego. No debil. Teraz pewnie zastanawiacie się, na co Notch zdecydował się wydać swoje... Najlepsze jest to, że kurwa przyjdzie jakaś szmata z lewicy i powie, ty tak, bo nierówna dystrybucja, a wypierdalaj kurwa ciągi laka. Bugatti Chiron. Pieniądze. Zaczął on przede wszystkim od ekskluzywnego domu w Beverly Hills, który zakupił za 70 milionów dolarów. Ile? Jednocześnie pokonując w aukcji takie osoby jak m.in. Beyoncé i Jay-Z. To pozwoliło mu wkraść się do świata celebryckiego USA, a posiadanie takiej posesji, jaką miał Notch, dawało mu przepustkę do wszystkiego. Fajnie, na tego bardzo szybko zaczął imprezować z takimi osobistościami jak m.in. Martin Garrix czy Selena Gomez. Wydawało się, że wszystko idzie po myśli naszego dzisiejszego bohatera. W końcu miał on dosłownie miliony dolarów na koncie. Ciekawe, czy pierdolnął ten Selenkę w kukiel tak zwany. Był znany. Tak, pierdolnął chłop, odbił dziewczynę Justinowi Bieberowi. Najlepsze jest to, że no, noc ją tam w nocza k***a zajechał, a Justin w domu baby, 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 a. Był ustawiony do końca życia. Tak. Wiele osób traktuje to jako wyznacznik szczęścia. Czego niby Notch potencjalnie mógł chcieć więcej? Okazuje się, że wiele. Przede wszystkim Markus, osiągając ogromne sukcesy na polu biznesowym... Nie no, dałby mi was 4 miliony, ja już bym nic nie robił do końca życia, jeździł Ferrari. No ja pierdolę, nie? Bym ze 100 złotówek robił samolociki i rzucał moim widzom donaty ten. Pomniał zadbać o to najważniejsze pole, czyli pole prywatne. No, większość gruby, jego znajomych w Szwecji wiodła normalne życie. Jak sam powiedział, w Szwecji będę po prostu czekać na moich znajomych, którzy mają pracę, rodzinę i będę czekać na to, aż oni w końcu znajdą dla mnie czas, jednocześnie oglądając swoje spojrzenie w monitorze. Jest to bardzo przykre, gdyż Notch tak naprawdę osiągnął wszystko, co chciał, ale jak sam już powiedział, problem z osiągnięciem wszystkiego jest taki, że tracisz cel, za którym możesz gonić. Tego wszystkiego dowiedzieliśmy się z jego serii depresyjno-melancholijnych tweetów, które Notch pisał na przestrzeni lat 2012-2015. W jednym z nich poruszył on również temat swojego małżeństwa, które również do najspokojniejszych nie należało. 13 sierpnia 2011 roku Notch wziął ślub ze swoją dziewczyną, która również była programistką. Wydawać by się mogło, że połączenie programisty wraz z programistką to połączenie, które powinno zadziałać. W końcu podobne hobby, podobni ludzie. Jeszcze mu pewnie zajęła kurwa połówkę tak zwaną, half off. Jednak nic bardziej mylnego. Mimo, że z ich związku wyszła jedna dobra rzecz, czyli ich córka urodzona w 2012 roku, tak niestety ich historia nie trwała zbyt długo, gdyż również w 2012 roku para zdecydowała się wziąć rozwód. Rozwód, który sam w sobie chyba jest najmniej kontrowersyjną częścią całej tej historii, gdyż jego była żona podpisała intercyzę przed wzięciem ślubu, więc nie była ona specjalnie zainteresowana pieniędzmi Markusa. Mimo to, Notch zdecydował się zadbać o swoje dziecko pod względem finansowym, tak samo jak i również o swoją byłą żonę. To, co jest jednak chyba najbardziej smutne w tej całej historii, to fakt, że on po prostu był z nią szczęśliwy. Jak sam napisał w twecie, znalazłem świetną dziewczynę, ale ona była po prostu przerażona mojego stylu życia i zdecydowała się umawiać z normalną osobą. Teraz pewnie zastanawiacie się, jaki był styl życia Notcha. Był on przede wszystkim imprezowy. Było to połączenie imprez z kacowaniem do rana tak naprawdę, a potem siedzenie, gdzie nie masz nic do roboty w swoim życiu, gdyż już wszystko osiągnąłeś. Notch był i jest multimilionerem, który nadal ma swoją całą posesję i może robić ze swoimi pieniędzmi, co chce,
Niestety, nie jest tak łatwo, będąc multimilionerem, znaleźć dla siebie nowy cel do działania. Wiem, że wielu z was, drodzy widzowie, możecie sobie pomyśleć, no tak, ale ma on jednak mnóstwo milionów na swoim koncie, więc nie powinien być smutny, Warszawa. Bo ma mnóstwo pieniędzy. No i proszę. Z jednej strony tak, pieniądze Stolica. Z pewnością dużo mu ułatwiają. Nie musi się martwić m.in. o opiekę zdrowotną z tego względu, że zawsze będzie mieć ją zapewnioną, mając tyle pieniędzy. Z drugiej jednakże strony, jest to bardzo niebezpieczny precedens, kiedy osoba biedna, bądź osoba, która po prostu... Lenie, kurwa, to co on mówi, no. Jest tyle ludzi, którzy mają hajs, kurwa, i mają co robić w życiu, no. To, że, kurwa, poczciwy grubasek, kurwa, napisał jakąś grę, wypaliła mu i za bardzo nie wie, co ma robić ze swoim życiem, to tylko pokazuje, kurwa, że jest zjebem, no. Ale tak jest, kurwa, bo ludzie mają taki mental. Najlepszy cytat taki jest, to osoba inteligentna nigdy się nie nudzi. Po prostu nie ma pieniędzy, nagle zdobywa sporą ilość pieniędzy. Dochodzi do sytuacji, w której naprawdę ta osoba może nie wiedzieć, co zrobić z tymi pieniędzmi, może nie wiedzieć, w jaki sposób nimi zarządzać. To mógł je, kurwa, oddać na Caritas, kurwa, i pójść do normalnej pracy, no nie wiem, no zamknij mordę, no. I może po prostu zrobić złe inwestycje. Wygląda na to, że Notch póki co swoich inwestycji nie żałuje, gdyż nadal ma on oczywiście swoje wszystkie posesje, między innymi tą w Sztokholmie, czy tą właśnie Beverly Hills. Jednak to nie były jedyne kiepskie wybory w jego życiu. Do tych najgorszych dopiero przechodzimy. Mając miliardy, dla zabawy może sobie kupić mieszkanie w każdej stolicy i bawić się w rentiera, żeby mieć rozrywkę? Stary, są lepsze ten. Są lepsze, kurwa, pomysły na rozrywkę. Tylko pytanie jest, czy jesteś taką kurwą, żeby się bawić kosztem ludzi, nie? Ja na przykład organizowałbym zawody, kto dalej będzie sikał, nie? Wiesz, kto ma, kurwa, mocniejsze ciśnienie w kutongu. Przecież to by było mega śmieszne. Mistrzostwa świata, kurwa, sikania na odległość. Wszyscy by na linii stali, kurwa, każdy by wyciągał, kurwa, armatę i by sikał. Kto dalej, kurwa, dostaje $1,000,000? Kurwa, jakieś tam treningi kegla i tak dalej, kurwa, wie co oni by odpierdalali. A tu ktoś by, kurwa, siurnął na 15 metrów. Ja pierdolę. Tak jak powiedziałem wcześniej, największym błędem, który popełnił Notch, było odcięcie się tak naprawdę od każdego. Coś, co najbardziej na niego wpłynęło, to jego styl życia. Z jednej strony, tak jak powiedziałem przed chwilą, imprezował on z tymi znanymi... Nie mógłby sobie, kurwa, aparatu na zęby założyć, jak ma tyle hajsu? ...znanymi na cały świat celebrytami. Nie mógłby, kurwa, schudnąć. Ale z drugiej strony był absolutnie samotny i nie miał nikogo z początkowych przyjaciół. Jego ojca nie było. Rodzina da... Ale przecież gdyby on chciał, to by miał, kurwa, przyjaciół ty wszystkich, których ty... Ja rozumiem, że oni, kurwa, muszą chodzić do pracy. No to nie wiem, kurwa. Daj im bańkę dolara, kurwa, i będą mieli dla ciebie czas, kurwa. No zapewniam ci, no. Daleko. Żona odeszła. Notch został sam. Pogrążony jednocześnie w swoich myślach. Nie, wiecie, co ja bym robił, jakbym miał kurwa siana? Bym chodził i poniżał streamerów. Z racji tego, że wy mnie poniżaliście na pieniądze, normalnie, kurwa. Kazałbym im żabki dookoła pokoju, kurwa, robić. Krzyczeć przez okno, że są gigagejami. Jakieś, kurwa, śmieszne rzeczy bym wymyślał. Którego zapędzały postany depresyjne. Ktoś, wiesz, wyspę Epsteina V2 zrobił? Co ty mnie, kurwa, masz za jakiegoś, kurwa, rozpacza dzieci? Ty pojebany jakiś jesteś. I to właśnie te stany depresyjne sprawiły, że po czasie zaczął on pisać coraz to odważniejsze rzeczy na Twitterze. Rzeczy, które kompletnie mu nie pomagały. Notch w 2017 roku nie bał się kontrowersji. Było to absolutne przeciwieństwo do tego Notcha, którego poznaliśmy w 2010. Cichego programisty bez mocniejszych opinii. Najpierw wzywał on feministki. Wydawało się, że może po dostaniu naprawdę wielu nieprzyjemnych odpowiedzi na ten tweet i różnych odpowiedzi wideo, może się przejmie, może przestanie pisać kontrowersyjne rzeczy. Może to właśnie zmotywuje go do tego, żeby tego nie robić. Niestety, nie było tak. Notch 29 czerwca 2017 roku zdecydował się na powiedzenie naprawdę odważnych, ale kontrowersyjnych też słów. Jeżeli jesteś przeciwko konceptowi heteroseksualnego dnia, zasługujesz na to, żeby być postrzeganym, i że jesteś pedałem. Niestety, tego typu tweety nie przeszły echem. Microsoft, który zarządzał Mojangiem, czyli jednocześnie Minecraftem, miał imidż do obronienia i to właśnie przez to zdecydowali się oni usunąć wszystkie wspomnienia związane z Notchem w grze. Przykładowo, logując się teraz do Minecrafta, nie wyświetliłby się wam już napis The Work of Notch i z tego względu właśnie, ze względu na te tweety, Microsoft zdecydował się to usunąć. I mimo, że mieli do tego wszelkie prawo, tak mam pewne wrażenie, że najprawdopodobniej gdyby Notch nie uaktywniał się tak bardzo na swoich social mediach i nie pokazywał swoich kontrowersyjnych politycznych opinii, może wcale by to tak nie wyglądało. A w tym momencie, w grze, w którą stworzył, nie ma o nim ani jednego wspomnienia. Notch znalazł się po prostu w sytuacji, w której nie miał przed sobą jakichkolwiek wyzwań, dlatego właśnie odpuścił sobie dalsze staranie się. Co obecnie robi Notch? Nadal udziela się na Twitterze, lecz nie już tak bardzo w kontrowersyjnych tematach. Tweetuje on dużo m.in. na temat gier oraz przede wszystkim żyje nadal w swoich wszystkich posiadłościach, które miał wcześniej. Jednak, patrząc na jego historię, można odczuć ten nieodparty smutek, który był w jego życiu, gdyż miał on niby wszystko, co potencjalnie mógł mieć człowiek, jednak stracił te najbardziej wartościowe rzeczy. Rodzinę, żonę, przyjaźnie. Został absolutnie sam, bez nikogo, kto byłby w stanie go wesprzeć. I to jest chyba najsmutniejszy morał tej historii. Tak! Tak!
Tak, ja mam dokładnie tak samo, tylko nic nie osiągnąłem. Ale na szczęście ja mam coś lepszego. Ja mam moich widzów kochanych. No i chuj, czasami muszę powiedzieć, co ich mama robi, tak, czym się trudni. Ale najważniejsze jest to, że oni to rozumieją, nie? Mam nadzieję, że wszystko rozumiecie, że to też nie jest kurwa, wiesz, że to nie jest jakieś kurwa uciążliwe. No jesteście takimi kurwami trochę, nie? Ale kto nie jest w obecnych czasach? Kto nie jest, nie? Ty to moje wszystko, ja bez ciebie to już nikt. Z tobą mogę wszystko, a bez ciebie nie chcę nic. Dziękuję za wszystko, tobie złe i lepsze dni. Odnalazłem drogę, jesteś całym światem mym.